ładne. Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpoczynamy czas odpustu nabożeństwem czerwcowym. Niech ta nasza modlitwa dotrze do serca Jezusowego. Niech obfitość łaski hojnie spłynie na naszą parafię, nasze miasto, wioski, na nasze domy, rodziny, na każdego i każdą z nas. Niech Pan Bóg błogosławi nam świętością, abyśmy na wzór naszego patrona umieli Boga kochać i słuchać tak jak On, iść za Nim i nieść Go każdemu człowiekowi w każde miejsce, w którym płynie nasze codzienne życie. Módlmy się także w intencji misji parafialnych, które przeżywamy. Niech one niosą błogosławieństwo, dobro, świętość wszystkim. Niech Pan Bóg dociera do tych, którzy są daleko, do tych, którzy uważają się za wierzących
a ich serca są zamknięte na Ewangelię. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich, oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Święty Antoni Padewski już wiele wieków czuwa nad naszą ziemią, nad naszymi rodzinami. Chcemy wyrazić mu za to wdzięczność, że jest patronem, który faktycznie odpowiada na nasze wezwania i prośby. Myślę, że w ciągu każdego roku, niemal każdego dnia, wiele razy możemy odczuć Jego wstawiennictwo, Jego miłość, Jego troskę o nas, o naszą ziemię, o nasze codzienne życie i sprawy. Od choćby wczoraj prosiłem Go, żeby coś zrobił z pogodą, i zainteresował się tutaj Górą Kalwarią, bo przed południem dzieci przyszły
nie mogły na zewnątrz swoich zajęć przeprowadzić, musiały iść do szkoły, ale już po południu rozpogodziło się i tak jak dzisiaj widzimy, piękny dzień, piękne słońce, piękny czas. Święty Antoni jest niezawodnym orędownikiem w potrzebach każdego ludzkiego, spragnionego serca. W tej mszy świętej będziemy mu dziękować za jego łaski i prosić, by te różne intencje, które mamy, które przynosimy do niego w czasie naszych nabożeństw wtorkowych, które przynosimy dzisiaj w czasie odpustu, żeby przedstawił Bogu i wypraszał nam potrzebne łaski. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową i czynkiem zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Uroczystość odpustowa wpisuje się w tym roku w kontekst misji parafialnych, misji ewangelizacyjnych. Przez wiele miesięcy prosimy świętego Antoniego, by miał szczególnie ten czas i nas w swojej opiece. Niech ta modlitwa kolekty, którą za chwilę wypowiem, zaniesie i tę intencję do Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieje i orędownika ubogi. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Ojcze,
godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.